Czołem wszystkim, tu Darek Rybacki, a Wy oglądacie kolejną gawędę szlachecką, czyli nowy cykl materiałów na moim kanale Encyklopedia Staropolska. Część z Was pisała w komentarzach pod ostatnim materiałem, że skoro gawenda szlachecka, no to powinna ona odbywać się przy jakimś zacnym trunku. W takich kwestiach nie musicie mnie dwa razy prosić. Dzisiaj podczas gawendy towarzyszył będzie mi zacny trunek, który nazywa się Podlaska Szeptucha. Jest to miód pitny czwórniak z miodosytni w Augustowie, który zakupiłem podczas wycieczki na Podlasie latem tego roku. I mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł. Prezentować Wam różne, właśnie, alkohole, które mi osobiście bardzo odpowiadają. To oczywiście nie będzie główny temat gawęd Szlachecki, chociaż może powinniśmy też stworzyć taki materiał o staropolskich alkoholach, ale z całą pewnością będzie mi to towarzyszył odtąd. E, alkohol, który w jakiś sposób odwołuje się do kultury staropolskiej, miód pitny, czwórniak, bez wątpienia takim alkoholem jest. Także zanim przejdę do dzisiejszej opowieści, e, Wasze zdrowie, mam nadzieję, że też wyposażycie się w coś dobrego i przejdziemy już do opowiadania o dziejach dawnej Rzeczpospolitej. W dzisiejszej gawędzie szlacheckiej chciałbym poruszyć temat, który jest bardzo skomplikowany, a jednocześnie bardzo na czasie. Wielu historyków na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wylało morze atramentu, aby opisać stosunki kozaków zaporowskich i Rzeczpospolitej. Dzisiaj ten temat jest szczególnie ważny ze względu na wydarzenia, jakie dzieją się za naszą wschodnią granicą, i moim zdaniem warto odwoływać się do relacji między właśnie dawną Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitą obojga narodów, a Kozaczyzną Zaporoską, do której to Kozaczyzna odwołuje się dzisiejsza Ukraina która to Ukraina uznaje kozaczyznę za swoją, za część swojej właśnie tożsamości narodowej. Dlatego też uważam, że powinienem nagrać taki materiał, który będzie syntezą dziejów kozaków zaporoskich i Rzeczpospolitej między tym XVI a połową XVII wieku, ale chciałbym to zrobić w dość niestandardowy sposób. Ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego opowiadania o kozaczyźnie, która w pewnym sposób zawsze odnosi się wyłącznie do naszego polskiego punktu widzenia. A ja chciałbym dzisiaj zaproponować wam taki punkt widzenia, który troszkę odpowiada na pytania dlaczego relacje między Rzeczpospolitą a Kazakami były takie jakie były i dlaczego nie zawsze były najlepsze, właściwie przez bardzo długi okres czasu w ogóle nie były dobre, cechowały się raczej zjawiskami negatywnymi. I prawda historyczna jest taka, że duża wina w tej kwestii leży po stronie właśnie Rzeczpospolitej obojga narodów, która to Rzeczpospolita była jednak podmiotem rozdającym karty w tych relacjach między państwem a Siczą zaporoską, Kozaczyzną zaporoską. I myślę, że warto w tym dzisiejszym odcinku pokazać Wam też trochę inny punkt widzenia. Taki punkt widzenia, który troszkę odrywa się od tej takiej typowo polskiej narracji, ale jednocześnie wyjaśnia bardzo wiele kwestii związanych właśnie z kozakami, a przede wszystkim odpowiada na pytanie, dlaczego w ogóle kozacy wywoływali powstania, o co w zasadzie walczyli i skąd ta ich chęć do rewolty się brała. Bardzo rzadko próbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Skupiamy się raczej na tym, że w 1648 roku wybuchło wielkie powstanie kozackie pod wodzą Chmielnickiego. Tak jakby zupełnie nic przez 150 lat wcześniej się nie działo, tylko Kozacy z dnia na dzień stwierdzili, że będą się buntować przeciwko, przeciwko Koronie, przeciwko Rzeczpospolitej. Prawda jest nieco bardziej skomplikowana i dzisiaj chciałbym Wam te relacje między Kozaczyzną a Rzeczpospolitą naświetlić w nieco inny, bardziej rozbudowany sposób. Naszą dzisiejszą gawędę należy rozpocząć od odpowiedzi na pytanie, skąd w ogóle wzięli się kozacy zaporoscy na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ukraińscy historycy mają kilka teorii, a w polskiej historiografii dominuje ta, która początki kozaczyzny wiąże z tak zwanymi dobycznikami. Dobycznicy to, były, to byli ludzie, to byli chłopi, którzy sezonowo migrowali na ziemie zaporoskie po to, aby w większym czy mniejszym stopniu starać się kolonizować te ziemie. Zaporoże, czyli teren za dolny, tereny, które okalały dolny bieg Dniepru, były obszarem niezwykle żyznym, obszarem, którym władza państwowa, władza Rzeczpospolitej była iluzoryczna i był to teren, który dla Wielu osiedleńców, uciekinierów z gospodarstw chłopskich, wszelkiej maści, zubożałej szlachty, także mieszkańców Mołdawii, Wołoszczyzny, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, były po prostu atrakcyjnym terenem osiedlania się miejscem, w którym nikt nie mógł ich znaleźć i w którym, przynajmniej w teorii, mogli rozpocząć nowe życie. Ci dobycznicy. Którzy wyprawiali się sezonowo na tereny Zaporoża, bardzo szybko zaczęli wchodzić w konflikt z ludźmi, którzy te tereny już kolonizowali od drugiej strony. Mowa oczywiście o Tatarach. Nieuchronny był konflikt między właśnie dobycznikami a Tatarami. I ten konflikt, który z czasem przerodził się w regularne, w regularne wojny, bitwy, spowodował, że narodziła się kozaczyzna zaporowska, ponieważ to w ogniu właśnie wojny z, kozak z kozaków, z tatarami, wykluła się samoświadomość e, tych luźnych watach dobyczniczych, które zaczęły się, można powiedzieć, autoidentyfikować. Zaczęły same o sobie mówić, że są właśnie kozakami, kozakami zaporowskimi. To wszystko działo się w okolicach XV wieku, w czasach, kiedy na tronie polsko-litewskim zasiadali jeszcze jagielonowie, to właśnie wówczas na kresach jeszcze Wielkiego Księstwa Litewskiego rodziła się Kozaczyzna. Kozaczyzna, która gdzieś w XVI wieku była już tworem na tyle silnym, na tyle samoświadomym, że można było mówić o osobnym, zorganizowanym na swój sposób ludzie, którego w zasadzie zasadniczą osią działalności była właśnie wojna wojna z Tatarami i Turkami. Kozacy u swojego zarania wychowali się więc na wojnie, i ich myślenie o sobie z wojną było nieustannie związane. To powodowało z jednej strony dobre skutki, z drugiej strony złe skutki. No bo kozacy, którzy zaczęli nabierać takich cech, można powiedzieć, prawie protonarodowych prawie narodowych zaczęli ignorować system państwowy, rodzący się system państwowy przyszłej Rzeczpospolitej. System państwowy dodajmy, który na kresach południowo-wschodnich i tak był bardzo słaby, a przynajmniej jego egzekucja była bardzo słaba, ponieważ nie istniały tam jakieś bardzo mocne narzędzia egzekwowania na przykład prawa. To były te słynne dzikie pola, czyli miejsce, w którym kontrola państwowa była wyłącznie Umowna. To oczywiście na przestrzeni dziesięcioleci miało się zmieniać, głównie za sprawą rozwijającego się w szaleńczym tempie zjawiska kolonizacji tych ziem, głównie przez ogromne rody magnackie, rody ruskie, te wielkie rodziny magnackie, wiśniowieckich czy Ostrońskich, które to zaczęły właśnie na tych terenach reprezentować z czasem władzę państwową, reprezentować Rzeczpospolitą ze skutkiem bardzo zmiennym. Już w XVI wieku kozacy byli więc ludem zmilitaryzowanym, ludem, który miał świadomość swojej odrębności. Ludem, który już wówczas zaprawiony był w bojach z Tatarami. I w miarę jak na tym obszarze południowo-wschodnich rubieży Rzeczpospolitej rozwijała się ta władza magnacka, no to coraz częściej interesy lokalnych magnatów nie szły w parze z interesami kozaczyzny. Ze względów oczywistych. Kozacy byli w zasadzie takim ludem antysystemowym. Ludem, który narodził się w zasadzie w opozycji do istniejącego systemu. Ludem uciekinierów, banitów, ale też awanturników, ale też ludzi szukających lepszego jutra. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś bardzo negatywnie, bo ta geneza kozaków jest taką genezą troszkę z gatunku pirackiej, korsarskiej, awanturniczej. I to jest całkiem interesujące z takiego, powiedzmy, literackiego punktu widzenia. Natomiast z całą pewnością ten konflikt między magnatami ruskimi, wielkimi rodami ruskimi, które w XVI wieku zaczęły rosnąć w siłę i w zasadzie ich potęga była z dekady na dekadę coraz większa, a tym wolnym ludem, kozakami, który absolutnie nie był zainteresowany tym, aby pod butem magnackim przebywać, z każdą, każdą chwilą coraz mocniej narastała ta niechęć między tymi dwoma wielkimi prądami. Magnaci Kresowi absolutnie nie byli zainteresowani, aby na ich włościach, pod ich bokiem, wyrastał nowy twór protopaństwowy czy protonarodowy w postaci właśnie Kozaków, ponieważ zagrażało to zwyczajnie ich interesom. My lubimy myśleć o tych magnatach kresowych jako takich postaciach, które w jakiś sposób powiązane były z Rzeczpospolitą. Niestety prawda historyczna jest taka, że najczęściej magnaci, nie tylko zresztą ruscy, zasadniczo dbali przede wszystkim o swój interes, i to ten swój interes starali się opakować w taki sposób, aby inni uważali to również za interes państwowy. Także magnaci kresowi wiśniowieccy ostrokscy dbali przede wszystkim o swoje interesy i obecność kozaków była dla nich wyłącznie zagrożeniem. Raczej liczyli na to, że kozacy pokornie będą im służyli i będą przede wszystkim, nie będą przede wszystkim stanowili takiego zagrożenia dla ich włości. W zasadzie ten konflikt, który narodził się w XVI wieku, był dostrzegany dość, dość szybko. Czy ten problem kozacki, który rozwijał się na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej, dostrzeżono dość szybko, dlatego podjęto jako takie próby rozwiązania tego problemu. Rzeczpospolita za czasów Zygmunta Augusta chciała troszkę tak mieć ciastko i zjeść ciastko. Czyli z jednej strony wziąć w karp kozaków, ale z drugiej strony nie tak mocno, aby wciąż mogli być taką darmową siłą wojskową, która, co tu dużo mówić, osłaniała południowo-wschodnią część Rzeczpospolitej przed najazdami tatarskimi. Dlatego właśnie powołano tzw. rejestr kozacki. Rejestr kozacki był takim rozwiązaniem, które zakładał, że jakaś część kozaków otrzyma błogosławieństwo króla i stanie się wojskiem zaciężnym, wojskiem, które będzie otrzymywało regularnie, regularnie żołd wojskiem na usługach Rzeczpospolitej. Sam pomysł nie był najgorszy. Problemem było co innego. Problemem była ilość tego wojska, ponieważ chętnych, aby zostać Kozakiem rejestrowym, było bardzo, bardzo, bardzo wielu. Natomiast pierwszy rejestr wciągnął swoje, na swoją listę zaledwie 500 Kozaków, czyli bardzo mało. I to był właśnie ten rodzaj zgniłego kompromisu między magnaterią ruską a. Tymi, powiedzmy, środowiskami, które patrzyły na sprawę nieco bardziej propaństwowo. I tu ciekawostka: kozacy generalnie rejestr kozacki zaakceptowali, ponieważ te potężne powstania, które wybuchały od końca XVI wieku, niosły ze sobą postulaty nie tyle likwidacji rejestru, co jego rozszerzenia. I tutaj bardzo ważna, ciekawa analogia do tego, o czym opowiadałem w poprzednim odcinku. Opowiadałem wam wówczas, że Rzeczpospolita mogła urosnąć, mogła w ogóle powstać jej potęga mogła powstać dzięki polityce zbierania ziem. Polityce, która zakładała, że ustrój Ustrój, który oferowało, oferowało Wielkie Księstwo Litewskie i Korona Królestwa Polskiego, jest na tyle atrakcyjny, że kolejne ludy chętnie dołączały się do tego, do tego państwa. Tak stało się z Prusami Królewskimi, tak stało się z Mazowszem. To wreszcie, to wreszcie było główną kanwą zbliżenia polsko-litewskiego. I w zasadzie postulaty kozackie u Zarania były dokładnie takie same. Kozacy chcieli lepszego miejsca w Rzeczpospolitej. Oczywiście historycy ukraińscy bardzo często przedstawiają sytuację tak, że już w połowie XVI wieku kozacy w zasadzie mieli wyobrażenia o sobie takie narodowo-wyzwoleńcze. Te walki, które podejmowali były już walkami narodowo-wyzwoleńczymi. Ja do końca się z tą tezą nie zgadzam. Tam. Oczywiście myślenie kozaków o sobie jako odrębnej takiej grupie narodowej, no to jest dopiero, dopiero XIX wiek, a pierwsze poważne symptomy takiego, takiego myślenia to są czasy dopiero Bogdana Chmielnickiego, a i to nie do końca, do czego, jeszcze, do czego jeszcze dojdziemy. Pierwsze powstania kozackie nie były raczej powstaniami narodowo wyzwoleńczymi To były powstania, które na sztandarach niosły. Hasła przede wszystkim walki z magnaterią ruską, z tymi niesławnymi ruskimi książętami. A w drugiej kolejności zwiększenia swobód kozackich, rozumianych jako zazwyczaj powiększenie właśnie rejestru kozackiego wraz z całym pakietem przywilejów, na które, na które kozacy zwyczajnie za swoje zasługi wojenne liczyli. Także nie do końca prawdą jest, że ta niechęć kozaków, która rodziła się już w XVI wieku, była niechęcią skierowaną wobec państwa. To była niechęć skierowana przede wszystkim wobec przedstawicieli tego państwa, którzy funkcjonowali. Na południowo-wschodnich rubieżach kraju i dopuszczali się tam licznych nadużyć. Pierwsze powstanie Kosińskiego narodziło się bowiem na gruncie sporu między Kosińskim, Hetmanem Kozackim, zresztą podlaskim szlachcicem, a rodem ostrockich i Wiśniowieckich, którzy najprawdopodobniej bezprawnie Kosińskiemu odebrali część ziem, które on wcześniej otrzymał za zasługi wojenne dla Rzeczpospolitej, więc u swojego zarania, Kosiński chciał przede wszystkim odbić swoje ziemie, a w szerszym aspekcie sprzeciwić się magnackiej samowoli, której magnaci dopuszczali się regularnie. Bardzo podobnie było zresztą w przypadku powstania na lewajki. Mało kto wie, że Seweryn na lewajko, czasami niesłusznie nazywany semenem, miał osobisty zatarg z rodem Kalinowskich, który to ród, którego przedstawiciele którego to rodu doprowadzili do śmierci jego ojca. Także na Lewajko wypowiadając, czy przewodząc wielkiemu buntowi kozackiemu wznosił hasła przede wszystkim antymagnackie. I ten schemat w zasadzie się powtarzał. Kozacy nie tyle byli przeciwnikami Rzeczpospolitej, czy majestatu wielkiej Rzeczypospolitej, co przeciwnikami magnatów, którzy Duży, ziemie te e, może nie tyle kolonizowali, bo jestem przeciwnikiem myślenia e, o e, południowo-wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej jako miejscu, który podlegał kolonizacji, to jest zbyt duże uproszczenie. Natomiast z całą pewnością starali się utrzymać tam swoją e, władzę i traktowali te, te ziemie jak swoje udzielne księstwa, na których mogą robić e, co chcą. Kozacy, lud, który w zasadzie był zaprawiony w bojach, ale też miał samoświadomość, absolutnie nie godził się na tego typu rozwiązania, które magnaci próbowali na kresach wprowadzać. Tu oczywiście drobna uwaga kresy to jest znacznie późniejsze, znacznie późniejsze sformułowanie i w dobie XVI-XVII wieku nikt nie nazywał tych ziem. Kresami. Natomiast my, dla pewnego uproszczenia, pozwólmy sobie, to, pozwólmy sobie to robić. Natomiast już te dwa pierwsze powstania pokazywały, że główny problem Kozaków był z magnatami ruskimi, a nie z Rzeczpospolitą jako taką. Pierwsze powstania kozackie były bardzo krwawo tłumione. Oczywiście sami Kozacy również nie byli święci i puszczali z dymem całe miasta, wsie, dokonywali rzezi. E, mieszczaństwa, Żydów, e, także szlachty. Natomiast e, reakcja Rzeczpospolitej e, no, była również bardzo, bardzo sroga, e, antagonizująca, a nie próbująca szukać jakichś wyjść kompromisowych. Przykładowo powstanie Seweryna na lewajki zakończyło się dość niechlubnym wydarzeniem, czyli rzezią nad Sołonicą. W zasadzie pokonanych Kozaków, którzy zdawali już broń i w zasadzie nie mieli już żadnych możliwości obrony, wyrżnięto w pień. Zrobiła to ruska szlachta. Podobno zginęło aż tysiąc, tysiąc osób, nie tylko walczący Kozacy, ale także ich rodziny, kobiety z dziećmi. I to wszystko działo się pod okiem nikogo innego, tylko Stanisława Żółkiewskiego, czyli naszego bohatera narodowego, który podobno bo tu relacje są podzielone wręcz zezwolił na dokonanie takiej rzezi. I tu ciekawostka: bardzo często mówimy o Batochu, czyli wydarzeniu z 1652 roku, kiedy to Chmielnicki zezwolił na rzeź polskiej szlachty, także już po wygranej, po wygranej bitwie rzeź polskich jeńców ale musicie zauważyć, że tego typu praktyki stosowała także szlachta wobec kozaków kilkadziesiąt lat wcześniej. Jednocześnie powodując wzrost antagonizmów między, między kozakami a przedstawicielami właśnie Rzeczpospolitej, i to jest bardzo ważna uwaga: samego nalewajkę w brutalny sposób stracono w Warszawie stał się w pewnego rodzaju męczennikiem dla, dla kozaków. Także historia jak zwykle nie jest, nie jest czarno-biała. Zresztą tych grzechów Rzeczpospolitej wobec kozaków jest bardzo, bardzo wiele, bo o ile na, samą, na samo zjawisko kozaczyzny możemy patrzeć jak na swojego rodzaju żywioł, żywioł, który był bardzo brutalny, żywioł, który z pewnością należało w jakiś sposób poskromić, no to w, tym, w tych relacji to jednak Rzeczpospolita rozdawała kartę o czym już wspominałem, i to Rzeczpospolita powinna była stanąć na wysokości zadania i z kozakami zrobić coś, co byłoby optymalne dla obu stron. Tutaj bardzo ciekawą, ciekawą analogią jest Unia chorodelska z XV wieku, kiedy to szlachta pozwoliła bojarom litewskim przystąpić do swoich własnych herbów. Być może to było rozwiązanie dla kozaków gdzieś w tym XVI-XVII wieku. Być może to by było za dużo, ciężko powiedzieć, ale z całą pewnością szlachcie XVI-XVII wiecznej zabrakło wyobraźni politycznej, aby podobnego podobny proces integracji dokonać. Generalnie kozaczyzna, kozacy byli postrzegani jako zbuntowane, zrewoltowane chłopstwo. Nie brano pod uwagę tego, że wśród kozaków wykształciła się swojego rodzaju demokracja wojskowa, wśród kozaków istniała starszyzna kozacka. Zresztą bardzo wielu kozaków posiadało polskie szlachectwo. więc to też nie było tak, że byli to wyłącznie zrewoltowani banici czy chłopi, którzy uciekli. Spod rozkazów magnackich czy szlacheckich. Głównym problemem i główną blokadą do integracji Kozaków i Rzeczpospolitej byli wspomniani już magnaci Kresowi, którzy w Kozakach widzieli zagrożenie. Ewentualne powtórzenie Unii Chorodelskiej. Czyli zbliżenie polskich panów i litewskich bojarów było dla magnatów kresowych ogromnym zagrożeniem, bo nie daj Boże, powstałaby na, na kresach jakaś warstwa średnia, drobna szlachta, która mogłaby interesom magnackim. Zagrażać. Więc już na progu, progu tych, tego psucia się relacji między Rzeczpospolitą a Kozakami, widać było, że kozacy przede wszystkim chcieli wojować z bogatą szlachtą, stopniowo zajmującą południowo-wschodnie kresy dawnej Rzeczpospolitej. W kolejnych dziesięcioleciach polityka Rzeczpospolitej względem kozactwa nie ulegała jakiejś zasadniczej poprawie czy zmianie. Cechowała ją w zasadzie ciągła niekonsekwencja. Kozacy wtedy, kiedy byli potrzebni, obsypywani byli obietnicami, natomiast automatycznie w momencie kiedy potrzebni być przestawali, traktowano ich jak zbuntowane postpulstwo, które należy zwyczajnie skierować z powrotem do pługa. Oczywiście kozakom taki, taki sposób traktowania nie za bardzo przypadł do gustu. Tutaj bardzo znacząca jest chociażby bitwa pod Chocimiem, którą nasza strona wygrała tylko dzięki wsparciu ogromnego korpusu kozackiego pod wodzą Piotra konaszewicza Sahajdacznego, co przyniosło kozakom zresztą wielką, wielką chwałę. Nie przeniosło się to w żaden sposób na poprawę ich sytuacji politycznej, tak to nazwijmy, co spowodowało, że wkrótce zaczęły wybuchać kolejne powstania. Powstanie Żmajły w 1625 roku, później powstanie Federowicza, powstanie Sulimy, słynne powstanie Pawluka i jego przedłużenie, powstanie Ostranicy. Wszystkie one były krwawo tłumione przez Rzeczpospolitą. Bardzo znaczące jest wydarzenie z 1632 roku, kiedy to Kozacy przysłali na sejm konwokacyjny swoje poselstwo, które opowiedziało się za wyborem Władysława IV Wazy. Wówczas padły ze strony posłów polskich słynne, padły słynne słowa o tym, że kozacy są rzeczywiście częścią rzeczpospolitej. Są integralną częścią tego ciała, jakim jest rzeczpospolita. Natomiast w tym ciele są oni jak paznokcie albo włosy, które pełnią swoją rolę, ale kiedy tylko trochę za bardzo odrosną, należy je przyciąć. Takie sygnały otrzymywali kozacy od, od tego wielkiego państwa, a oczekiwali raczej takich sygnałów, jakie otrzymywali Bojaży litewscy na początku wieku XV. W wieku XVII myślenie geopolityczne ówczesnej szlachty nie było już tak otwarte i szerokie. I to. Pogłębiało konflikt między kozakami a Rzeczpospolitą. E, ostatnim wielkim powstaniem przed powstaniem Chmielnickiego było powstanie Pawluka, e, no i później jeszcze jego przedłużenie, czyli powstanie Ostranicy, e, również krwawo stłumione. E, Pawluka stracono, dodając kolejną osobę do kolejnego bohatera do tego mitu, mitu kozackiego. I w zasadzie to powstanie, te, te dwa ostatnie powstania Pawluka i Ostranicy przyniosły Rzeczpospolitej kilkunastoletni spokój. Natomiast nie mylił się ten, kto widział w południowo-wschodnich kresach tego kraju beczkę prochu, która czekała wyłącznie na iskrę. I za stworzenie tej beczki prochu odpowiadali oczywiście w pierwszej kolejności wspomniani już kresowi magnaci, a w drugiej kolejności Rzeczpospolita, rozumiana jako Sejm, Senat, Król, która to nie potrafiła w żaden sposób tej sytuacji rozwiązać z korzyścią dla, dla kraju, dla państwa. W 1648 roku ta iskra na tę beczkę padła. Ta iskra miała konkretne imię i konkretne nazwisko Bogdan Chmielnicki. Zanim jednak przejdę do powstania Chmielnickiego, to chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest do końca tak, że w Rzeczpospolitej nie było osób, które patrzyły na sprawę w trzeźwy sposób. Istniało w Polsce stronnictwo pokojowe, które nawoływało do tego, aby rozpocząć integrację z Kozakami. To stronnictwo miało swoją twarz, tą twarzą była twarz Adama Kisiela. Prawosławnego szlachcica ruskiego, który wielokrotnie pełnił funkcję mediatora między kozakami a władzami Rzeczpospolitej. Natomiast nie da się ukryć, że o wiele popularniejsze było stanowisko siłowe, stanowisko forsowane przez kresowych magnatów, którego to stanowiska twarzą stał się nikt inny, tylko Jeremi Wiśniowiecki. Ten sam Jeremi Wiśniowiecki, którego przodkowie, na przykład Dymitr Bajda Wiśniowiecki, byli słynnymi wodzami kozackimi. To też jest pewne. Rodzaju, pewnego rodzaju paradoks. Czasy narodowe, czasy powstawania narodów nałożyły na to wszystko pewne łatki. Jarema Wiśniewiecki, Jeremiasz Wiśniewiecki, jest postrzegany jako ta siła polska. W rzeczywistości był on rzeczywiście w dużej mierze spolonizowanym szlachcicem, zresztą po konwersji z Prawosławia na katolicyzm. Natomiast był on, nie da się ukryć, przedstawicielem potężnego rodu ruskiego. Więc jeżeli mielibyśmy już nakładać te łatki, te łatki narodowościowe, nie powinniśmy tego robić, ale dla pewnego ćwiczenia umysłowego warto to zrobić, no to bardziej powinniśmy mówić tutaj o konflikcie nie Polaka z Ukraińcami, jak to chcieli widzieć niektórzy propagandyści i osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki historycznej, ale raczej Ukraińca z Ukraińcami. Powiem, wiśniowieccy byli rodem właśnie ruskim. E, oczywiście ja nie jestem zwolennikiem takiego nakładania e, takich łatek, ale warto po prostu czasami zwrócić uwagę na to, że e, te takie pojęcia narodowe nie za bardzo przystają właśnie do e, sytuacji. E, z całą pewnością e, te dwa stronnictwa, stronnictwo pokojowe reprezentowane właśnie przez Adama Kisiela, m.in. Jerzego Stolińskiego, stronnictwo, ku któremu skłaniał się zresztą sam król Władysław IV. Waza oraz stronictwo siłowe, reprezentowane głównie przez magnatów kresowych i ich liczną klientelę. Te dwa stronictwa miały zupełnie inny pomysł na kozaków i na to, jak kozaków powinno się wprząc w interes Rzeczpospolitej. I z perspektywy czasu możemy stwierdzić z całą pewnością, że stronictwo siłowe, które ostatecznie wygrało, którego twarzą był Jeremi Wiśniowiecki, nie miało racji, ponieważ ten rodzaj radzenia sobie z kozakami doprowadził ostatecznie do oderwania się kozaczyzn od Rzeczypospolitej, a w dalszym ciągu także do upadku zarówno dawnej Rzeczypospolitej, jak i Siczy Zaporowskiej. Bardzo mało się mówi u nas o stronnictwie pokojowym. Jest ono w pewnym sensie wyśmiewane. No, przedstawienie Adama Kisiela. W trylogii Sienkiewicza, czy w ogniem mieczem Sienkiewicza, później przez Hoffmana, jakiego takiego starego, zasuszonego, naiwnego człowieka, który daje się kiwać Bogdanowi Chmielnickiemu, jest zupełnie niesłuszne, ponieważ Adam Kisiel był jednym z czołowych myślicieli politycznych swojej epoki człowiekiem, który wygląda na to, miał właściwą wizję postępowania z kozakami, gdyby to właśnie ta wizja takich postaci jak Adam Kisiel, czy Jerzy, soliński została przeforsowana, to być może losy Rzeczpospolitej potoczyłyby się zupełnie inaczej. My natomiast dzisiaj lubimy cały czas zachwycać się dziełem Jaremy. Jaremy, który w zasadzie walczył przede wszystkim o swoje prywatne interesy, o czym wcześniej wspomniałem ponieważ jako jeden z największych magnatów kresowych e, chciał po prostu, aby kozacy byli e, w pełni poddani i e, nie stanowili dla jego włości czy dla jego e, działań e, żadnego istotnego zagrożenia. E, więc e, tak wyglądają fakty historyczne. Natomiast pamiętam, że kiedy nagrałem materiał o Jeremie Wiśniowieckim, no to spotkał się on z ogromnymi pozytywnymi reakcjami wśród, wśród moich e, widzów przeze mnie do końca niezrozumiałymi. Ja tam wprawdzie w tym filmie nie nawiązywałem, nie starałem się dokonywać ocen żadnego typu. Natomiast w tym filmie jako to gawenda szlachecka mogę sobie na to pozwolić i prawdę mówiąc, trzeba jasno przyznać, że polityka forsowana przez takie postacie jak Jeremi Wiśniowiecki doprowadziła w efekcie do upadku naszego kraju. Właściwą drogą dla Rzeczypospolitej była możliwie szeroka integracja z Kozakami, mimo ich wybryków, wad tego, tego ludu itd. Ale gdyby szlachta XVII-wieczna, czy z końca XVI wieku, weszła na taką drogę jak w czasach Unii Chorodelskiej, no to myślę, że losy dawnej Rzeczypospolitej potoczyłyby się diametralnie inaczej. Tak się jednak nie stało. W 1648 wybuchło największe powstanie kozackie, powstanie Bogdana Chmielnickiego, które u progu również niosło te same hasła co wcześniej, zwiększenia rejestru, swobód, dodatkowych swobód, uznania wolności religijnej, co też nie było takie oczywiste po, po unii brzeskiej, kolejny strzał w stopę dokonany przez, przez Rzeczpospolitą wobec, wobec Kozaków. Natomiast po tych wielkich zwycięstwach Korsuń, żółte wody, piławce. Szybko Chmielnicki, który również był. Człowiekiem nietuzinkowym dostrzegł szansę na stworzenie osobnego, osobnego państwa, które byłoby niezależne od, od Rzeczpospolitej. Ten pomysł polityczny również okazał się mrzonką. Szybko okazało się, że Kozacy nie są w stanie utrzymać się jako byt samodzielny, no i stąd pojawiły się te pomysły, aby może w mocniejszy sposób powiązać się z Wielkim Księstwem Moskiewskim. Moskale bardzo mocno pracowali nad tym, żeby by kozaków skaptować na swoją stronę. Ja, korzystnie działały kwestie religijne, kwestie prawosławia. Korzystnie działał fakt, iż e, między Rzeczpospolitą a Kozakami wybuchła krwawa wojna, e, która obie strony w zasadzie całkowicie do siebie zniechęcała. E, najpierw te tragedie 1648 roku, później Wielka Bitwa pod Beresteczkiem obrona z baraża, ugoda zborowska, e, Wielka Bitwa pod Beresteczkiem z kolei wygrana przez, przez siły Rzeczpospolitej. E, rok później rzeź polskich jeńców e, pod Batochem, nazywane zresztą Sarmackim zupełnie niesłusznie, to wszystko powodowało, że ten rów między Kozakami a Rzeczpospolitą był coraz głębszy, niemalże do przeskoczenia i doprowadził do tego, że Kozacy zaczęli oglądać się w stronę Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, w stronę Moskali, co ostatecznie skończyło się dla Kozaków i Rzeczpospolitej całkowitą katastrofą. Zanim jednak ta katastrofa nastąpiła, w 1654 roku Bogdan Chmielnicki podpisuje z carem Aleksym I ugodę w Perejasławiu, która w zasadzie odrywa od Rzeczpospolitej Lewobrzeżną Ukrainę. Starszyzna kozacka oddaje się pod protekcję cara. Natomiast sam Chmielnicki dość szybko chyba zauważył, że ten kierunek moskiewski nie jest kierunkiem optymalnym i że generalnie pod rządami cara kozakom może być o wiele gorzej niż pod rządami Rzeczpospolitej. Dzisiaj nam się wydaje to oczywiste, patrząc na systemy polityczne obu tych, obu tych państw. Natomiast wówczas Chmielnicki dostrzegł to dopiero po jakimś czasie. Mówi się zresztą, że w przeddzień swojej śmierci próbował wznowić pertraktacje z posłami królewskimi. Po to, aby w jakiś sposób odwrócić ten ciąg zdarzeń, który i dla kozaków stawał się, stawał się nie, niekorzystny. Natomiast tego Bogdan Chmielnicki nie zdążył już zrobić. Jego dorobek życia z punktu widzenia Polaków no jest taki, że wprawdzie oderwał Ukrainę od Rzeczpospolitej. Rozpoczął ten marsz Ukrainy, ku, czy próbę wyrwania się Ukrainy w stronę całkowitej niezależności politycznej, no ale niestety odrywając ją od Rzeczpospolitej, wepchnął ją w orbitę wpływów moskiewskich, co ostatecznie dla Kozaków zakończyło się tragicznie natomiast zanim sprawy okazały się całkowicie zakończone pojawiła się pojawiło się w tunelu światełko światełko które przeszło do historii pod nazwą unii hadziackiej unii hadziackiej która miała była ostatnią próbą Zwycięstwa, odniesienia sukcesu przez ten obóz ugodowy, obóz, który od początku powtarzał, że między Rzeczpospolitą a Kozakami powinna nastąpić integracja, a nie wojna. Unia Hadziecka w bardzo dużym skrócie akceptowała to, że kozacy stają się trzecim w pełni, w pełni niezależnym członem Rzeczpospolitej. Powoływała Rzeczpospolitą trojga narodów. Była to unia bardzo szlachetna, ale jak na czasy, kiedy ją powołano, 1658 rok, no była to unia już niestety nie do zrealizowania. I cóż ta Unia Hadziacka dawała Kozakom? No w zasadzie wszystko to, o co walczyli od końca XVI wieku, a na pewno w wieku XVII. Powołano stanowisko marszałka ruskiego, którym został Jerzy Niemirycz. Hetmanem ruskim miał być Iwan Wychowski. Posłowie ruscy mieli e, mieć możliwość obradowania w Sejmie. Wielkie Księstwo Ruskie, bo pod taką nazwą miało funkcjonować państwo kozackie, miało mieć własne wojsko i skarb. Posłowie ruscy mogli brać udział w wolnej elekcji. Tysiąc kozaków miało zostać uszlachconych w zasadzie na dzień dobry. W kolejnych latach kolejne grupy kozackie miały dostępować tego zaszczytu, a przede wszystkim powoływano rejestr już nie w liczbie kilkuset czy kilku tysięcy kozaków rejestrowych, a porządną trzy tysięczną armię, która mogła stanowić osłonę południowo-wschodnich rubieży dawnej Rzeczpospolitej już nie tyle przed zagrożeniem, zagrożeniem turecko-tatarskim, ale przede wszystkim przed zagrożeniem, zagrożeniem moskiewskim, ponieważ Moskwa od połowy XVII wieku bardzo łakomie patrzyła na tę część Rzeczpospolitej. Unia Chadziacka, czyli Rzeczpospolita Trojga Narodów przetrwała dwa lata i przez te dwa lata dała dowody na to, jak mogła być skuteczna. Iwan Wychowski w 1600. W 1659 roku w bitwie bardzo mało znanej w Polsce, bitwie pod konotopem, rozgromił armię moskiewską. Mimo takiego sukcesu, Unia Hadziacka nie przetrwała próby czasu. Jesienią 1659 roku Iwan Wychowski, podczas krwawej rewolty, został odsunięty od stanowiska hetmana. Jego następcą został Jerzy Chmielnicki, czyli syn Bogdana Chmielnickiego, który po ojcu nie odziedziczył niestety talentów politycznych. Doszło do podpisania drugiej ugody perejasławskiej i po raz kolejny potwierdzenia, iż. Część, duża część Ukrainy wchodzi w orbitę wpływu Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. I w kolejnych latach, oczywiście, wojna na linii Kozacy, Rzeczpospolita, Moskwa z większą lub mniejszą intensywnością się toczyła, ale nie zmieniło to już ostatecznego kształtu rzeczy, czyli rozdarcia Ukrainy między Rzeczpospolitą a Moskwę, a w efekcie także wzmocnienie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, które od tego momentu rozpoczęło marszku Potędze i wkrótce doprowadziło do upadku zarówno naszego kraju, jak i siczy zaporoskiej, którą zlikwidowała caryca Katarzyna II. I to w zasadzie jest taka klamra, która zamyka bardzo skrótowo oczywiście przedstawione dzieje między Rzeczpospolitą a kozakami. Moim zdaniem jest to historia utraconych szans i utraconych nadziei, ale też historia, która daje bardzo dużo, która pozwala wyciągnąć bardzo dużo wniosków. Ponieważ, jak słusznie zauważają niektórzy historycy, te dwa oblicza stosunków, między, czy dwa pomysły na relacje polsko-kozackie, później oczywiście polsko-ukraińskie, powtarzały się przez całe wieki: oblicze Adama Kisiela i oblicze Jeremiego Wiśniewieckiego. Droga ku integracji, zgodzie. Która mogła być fundamentem potęgi naszego wspólnego kraju, oraz droga idąca na konflikt, idąca na wojnę, która została wybrana w wieku XVII i która doprowadziła do upadku obu krajów. Myślę, że spojrzenie właśnie z tej perspektywy pozwala wyciągnąć zupełnie nowe wnioski. Także w tych dzisiejszych czasach i pokazuje, co tak naprawdę powinno się liczyć. W, także we współczesnej, we współczesnej geopolityce, ale tu nie chcę już wchodzić za bardzo w ten temat, ponieważ ja nie jestem geopolitykiem. Natomiast nie ukrywam, że e, właśnie te relacje, relacje między Rzeczpospolitą a Kazakami zawsze uważałem za jeden z największych politycznych błędów e, elity Rzeczpospolitej obojga narodów. Błędów, które kosztował nas utratę naszego kraju i tak naprawdę wielowiekową zaborczą gehennę. Jestem bardzo ciekaw, co Wy sądzicie o relacjach między Rzeczpospolitą a Kozakami. Standardowo zachęcam do dyskusji w komentarzach. Mam nadzieję, że ten odcinek Gawędy także przypadł Wam do gustu. E, następny ukaże się w ciągu kilku tygodni i po raz kolejny poruszymy jakiś interesujący temat związany z dawną Rzeczpospolitą. Natomiast na pewno wrócę jeszcze do tematów e, kozackich. Planuję nagranie odcinka, który będzie e, o wiele mocniej rozwijał temat, Unii Hadziackiej. Chciałbym też trochę opowiedzieć wam o kozakach zaporoskich, rejestrowych, o ich zwyczajach. O ich słynnych wyprawach czajkami na dobra tureckie i tatarskie. Także tych tematów jest bardzo wiele. Ale tutaj, taką blokadą podstawową dla mnie jest to, że jako, że mieszkam na pomorzu, a tego typu materiały chciałbym okrasić jakimiś pięknymi widokami, na przykład cerkwi prawosławnych, no to wiąże się to niestety z dość dalekim wyjazdem, i dlatego odsuwam to w czasie. Ale obiecuję, że na wiosnę tego roku wybiorę się gdzieś na południe naszego kraju, po to, żeby znaleźć Właściwe plenery do podobnych opowieści, i wówczas opublikuję kilka materiałów o kozakach. Jestem ciekaw, czy takimi właśnie tematami jesteście zainteresowani. Po raz kolejny osoby, które chcą się wypowiedzieć, zachęcam do opublikowania swojego stanowiska w komentarzu. A na dzisiaj, słuchajcie, to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz żegnam się z Wami, popijając pyszny podlaski, miód pitny. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem! Thank you